Dzień dobry Państwu. Dzisiaj troszeczkę prywaty. Chciałem opowiedzieć o swoich obrazach, a raczej o części tej twórczości, którą ludzie uważali, że to są obrazy abstrakcyjne. Ja w zasadzie nigdy abstrakcji nie dotknąłem w 100%. Czym jest abstrakcja? Abstrakcja jest oderwaniem od rzeczywistości. Natomiast moje obrazy były wyabstrahowane, czyli z tej rzeczywistości, która mnie otaczała, wybierałem najbardziej istotne elementy, elementy, które mnie interesowały i łączyłem to w całość. Proszę Państwa, tutaj jest taki slajd. Obraz 120 na 120 cm, rok, no połowa lat 80., czyli jakość zdjęcia taka sobie. I oczywiście na pierwszy rzut oka ten obraz wygląda jak abstrakcja, ale proszę zwrócić uwagę, wyraźnie jest zaznaczony obszar nieba, linia horyzontu i to jest pejzaż. Nawet w dolnej części tego obrazu w miarę realistycznie jest namalowana łąka, jakaś trawa, natomiast pozostałe elementy to są już elementy dostrzeżone w pejzażu w innych miejscach, albo to są elementy, które powstawały w mojej wyobraźni, łączyłem je razem i powstawał w ten sposób właśnie obraz, który nazywałem pejzażem, ale to był mój pejzaż. I uważam, że on bardziej pobudzał wyobraźnię odbiorcy niż takie namalowanie obrazu wprost z natury. Oczywiście za mną wiszą inne obrazy, które teraz maluję. O tym będzie osobny odcinek. I proszę Państwa, kolejny slajd. To jest też połowa lat 80. Też wyraźnie zaznaczony horyzont. Jakaś konstrukcja. To nie jest budynek. Troszkę to tak przypomina mauzoleum Lenina w Moskwie, ale to nie jest mauzoleum Lenina. Natomiast jeżeli ten obraz był malowany w połowie lat 80., to gdzieś te obrazy, gdzieś one się tam w głowie pojawiały. Poza tym wtedy była właśnie taka architektura brutalistyczna jeszcze, ona się gdzieś pojawiała. No, w takim świecie żyłem i ten świat gdzieś tam pojawiał się na moich obrazach. Kolejny slajd, ewidentnie pejzaż, duży, tak duży, że był namalowany na dwóch osobnych blade ramach i na wystawie był prezentowany po połączeniu jako jeden obraz, znowu wspominam powrót lat 80., marzenie o palmach, a obraz miał tytuł Czarne Słońce, czy też Czarne Słoneczko, chyba już nie pamiętam, ale chyba Czarne Słońce. Oczywiście słońce gdzieś tam z boku jako to marzenie się pojawia, natomiast to Czarne Słońce jest właściwie takim głazem, który no nad większością z nas gdzieś tam wisiał, no bo takie były czasy. Ale ja się potem coraz bardziej oddalałem od tych skojarzeń. I proszę Państwa, jeszcze jeden obraz, gdzie jest bardzo wyraźny podział między niebem a tym, co jest poniżej linią horyzontu. I tutaj sobie dokładnie przypominam moment, w którym powstał pomysł tego obrazu. Otóż wracałem samochodem z Zakopanego przez Kraków i uwielbiałem skręcić, żeby pojechać przez Ojcowski Park Narodowy. I wtedy albo na górę przez skałę do domu, albo wracałem na drogę w kierunku Olkusza. I proszę Państwa, kiedy się wyjeżdża z tej doliny, z Ojcowskiego Parku Narodowego, w stronę Olkusza, to jedzie się dalej taką doliną i po lewej stronie jest właściwie takie wzniesienie. Tam stoją jakieś domki. Oczywiście to nie są te, które są namalowane na tym obrazie, ale mniej więcej
taki był nastrój tego miejsca. Nie robiłem żadnych zdjęć, nie zatrzymałem samochodu. Parę razy spojrzałem, obraz zrobił, czy ten widok zrobił na mnie takie wrażenie, że po jakimś czasie właśnie taki obraz powstał. Ale to już były lata 90. Malowałem następne obrazy. I proszę Państwa, tu jest taki obraz, żółte tło. Też jeszcze gdzieś jest zaznaczona linia horyzontu, gdzieś jest jeszcze niebo. Często malowałem właśnie zamiast słońca elipsę, bo kiedyś robiłem zdjęcia na bardzo długim czasie naświetlania, jeszcze jak pracowałem na kliszach i kiedyś zostawiłem aparat nad takim jeziorem, raz zostawiłem go gdzieś tam w Tatrach. Czas naświetlania bardzo długi i ruch nieboskłonu zrobił swoje, wszystkie gwiazdy były kreskami, więc ten czas też zaznaczałem właśnie w taki sposób. Ale proszę Państwa, na tym obrazie pojawiają się różne znaki, ale to są znaki, które powstały na skutek uproszczenia różnych rzeczy, które widziałem właśnie w pejzażu. To były fragmenty dachów, słupów, jakichś klap kanalizacyjnych wręcz, schodków przy wejściu do domów. Jest tego cała masa. Ja po prostu w swojej pamięci albo w szkicowniku gromadziłem te elementy, potem upraszczałem ich kształt, umieszczałem na płótnie i w ten sposób powstawały obrazy. Następny to jest też podobna sytuacja, przy czym tu było niebo i tak jak mówiłem o tym naświetleniu, tutaj był bardzo długi czas naświetlenia, też fragment zdjęcia to były właśnie takie kreski. Ja je namalowałem i namalowałem też poszczególne elementy, które się pojawiały, nawet nie dokładnie w tym samym miejscu, ale w tym samym czasie. I stąd powstały te różne elementy umieszczone na tym płótnie. Później nastąpił taki okres, kiedy te realizacje moje zaczęły być bardziej ekspresyjne. No, życie się zmienia, tempo świata wiadomo jakie jest, ale cały czas trzymałem się tej zasady, że punktem wyjścia do namalowania obrazu to dobrze, gdyby była jakaś rzecz, którą zobaczyłem. I tutaj, proszę Państwa, proszę niech nie zwiedzie nas kolor. To są obrazy, które powstały po pobycie w Chochołowie, w Zakopanem, gdzie szkicowałem te wspaniałe góralskie chałupy. Chociaż, szczerze mówiąc, bardziej mnie te szopy stare interesowały, te rozpadające się ściany, te odstające belki. I proszę Państwa, kiedy wybierałem się kiedyś na taką dłuższą wycieczkę w Tatry, to gdzieś na Cyrli dopiero wschodziło słońce. I to słońce takie różowe, takie czyste, no pierwsze promienie słońca, jak one uderzyły w te wypłowiałe deski tych chałup, no to właśnie w taki sposób wyglądało, ale uważałem, że oczywiście z tego wrażenia może powstać zupełnie samodzielny obraz, a niekoniecznie ta konkretna chałupa. To jest taka przygoda twórcza. Przy następnym obrazie podobna sytuacja i proszę mi wierzyć, ale tam na górze tego obrazu pojawiają się takie trójkąty, ale takie niedosłowne, takie zamazane. Ja kilkakrotnie malowałem, zamalowywałem, zdejmowałem nadmiar farby szpachelką. Ale proszę Państwa, jak przychodzi słońce rano po ulewie w Zakopanem, jak z tych łąk wstają te ogromne kłęby pary, te chmury widać, jak się odrywają od ziemi i się unoszą, te łąki parują, jak widać, jak te chałupy są przysłonięte
tą zmiennością przyrody. No, czy nie można było tego tak namalować? No, ja to tak po prostu widziałem. Kolejny obraz, też jeszcze te motywy tatrzańskie się pojawiają, no bo te trójkąty, no to skąd one się wzięły? No właśnie z tych ścian, z tych chałup. Nawet kiedyś mnie na wystawie zapytali, dlaczego na wernisażu, dlaczego ja w kółko maluję te trójkąty, że one się najczęściej pojawiają. Ja wtedy miałem jakiś taki humor, powiedziałem, no proszę Państwa, no kółko się dużo trudniej maluje. Dobrze, jedziemy dalej. Kolejny obraz, też już namalowany, myślę, po tych moich tatrzańskich czy zakopiańskich pobytach. Tam się dużo dzieje, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Ten obraz, taki żółto-niebieski, to jest po prostu przypomnienie, jak wyglądał kiedyś impresjonizm. Jak malował Wyczółkowski, jeden z moich ulubionych malarzy. Otóż w plenerze, tam gdzie pada słońce, jest ciepło. Tam gdzie jest cień, jest zimno. To jest po prostu absolutnie świadome nawiązanie do tego typu malarstwa. Ale że ja to przekształciłem w formy bardziej współczesne, no to ja jestem twórcą tego obrazu i tak tą naturę postrzegałem. Oczywiście były też próby, kiedy zupełna ta kolorystyka wywodząca się z impresjonizmu była przeze mnie zarzucana. No bo proszę Państwa, ja mieszkam w Łodzi, takiej dzielnicy, która się nazywa Bałuty. Ja zawsze mówię, że jestem bałuciarzem, a dopiero potem łodzianinem. I wychowałem się wśród tych szarych ulic, jeszcze pamiętam lata 60., 70. Teraz okolice Bałuckiego Rynku, proszę Państwa, tam jakby się czas zatrzymał. Ulica Łagiewnicka koło Bałuckiego Rynku, zachodnia Limanowskiego, tam się nic nie zmieniło. I te podwórka dalej właśnie są takie szare, brunatne. I to jest mój pejzaż łódzki, jakby suma tych bałuckich dwórek, przy których znajdują się bardzo czasami ciekawe rzeczy. W tym obrazie tam można dostrzec takie plamy z poziomymi paskami. Inne są mniej widoczne, ale proszę mi wierzyć, ja po prostu, tak jak się w Łodzi na podwórkach znajduje czasami jeszcze stare pożydowskie napisy, tak, proszę Państwa, są takie, tu było getto. Znajdują się jeszcze różne artefakty przedwojenne, to ja po prostu wkleiłem takie tkaniny, stare tkaniny, jakieś paski. Tu jest inna, mało widoczna na zdjęciu, gdzie była jakaś faktura, potem je zamalowałem farbami, potem odskrobałem, tak jak się czasami odnajduje pod warstwami farby, te rzeczy, które pozostały. Taki troszeczkę taka rozmowa z historią. Kolejny obraz, podobna rzecz, z tym, że tutaj odkrywałem kolory. W innym odcinku będę mówił, na czym tam ten mój sposób techniczny polegał. Ale jak najbardziej linia horyzontu, niebo jest widoczne. Kolejny obraz, też bym powiedział, częściowo łódzki, częściowo zakopiański, ale to wszystko suma postrzeżeń. Zresztą, proszę Państwa, ja nie ukrywam tego, że malowanie obrazów w konkretnym miejscu i przedstawianie tego miejsca za bardzo mnie nie interesuje. To jest tak, jakbym opisywał moje podwórko, na którym siedzę cały dzień. Też może być bardzo ciekawe. Ciekawa taka opowieść. Ale moim zdaniem ciekawsza jest opowieść o podróży. Ja uwielbiam podróże. I nawet taka podróż, kiedy jadę do innego miasta wojewódzkiego samochodem i miałem jakieś wsie, miasteczka, jakieś widoki, to po prostu zapamiętuję poszczególne te widoki albo elementy, które należą do tych widoków. Potem je sobie kataloguję i z nich układam
historię tej podróży. To, żeby zrozumieć, to jest tak, jak kiedyś robiliśmy zdjęcia na kliszach. I były aparaty, które automatycznie przewijały te filmy. Ale czasami taki był aparat 6x6, start się nazywał. Jak ktoś nie przewinął filmu, to drugi raz naświetlał tą samą klatkę. I ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment. W ogóle nie przewijałem filmu i na jednej klatce umieszczałem zapis kilkunastu ujęć. I teraz sobie pomyślałem w ten sposób, że jeżeli ja jadę drogą, nie wiem, do Poznania, mijam jedno miasteczko, drugie i z każdego coś zapamiętam, a potem te zapamiętania zanotuję na jednym płótnie jako pewnego rodzaju zapis, to jest to bardzo ciekawe doświadczenie twórcze, przy czym pozwala mi ono odrzucić wszystko to, czego ja na przykład podczas tej podróży nie chciałbym zapamiętać, bo mi się to na przykład nie podobało. Więc myślę, że to jest taka postawa, która daje sporo możliwości. Kolejny obraz, tym razem niewielki zupełnie, właśnie też nawiązujący trochę do pejzażu, trochę do architektury. Kolejny, no to już widać, że chyba wracam do tych obrazów, gdzie ta architektura podhalańska mnie szczególnie inspirowała. Kolejny obraz, to już pokazuję tylko po to, żeby pokazać tą różnorodność. I proszę Państwa, na tym obrazie chciałbym się na chwilę skupić. Otóż tutaj co prawda są te trójkąty, no one mi jakoś tak bardzo dobrze mi się je maluje, mówiąc krótko. Natomiast proszę zwrócić uwagę na kolory. Otóż jeżeli chodzi się po górach, nawet nie tylko po górach, ale czasami jest taki pejzaż, gdzie widać ziemię uprawną i ona jest podzielona na takie miejsca, tam rośnie zboże, gdzieś rośnie coś innego, jakiś rzepak żółty. Przecież z daleka te płaszczyzny, to one właśnie wyglądają jak abstrakcyjny obraz. One wyglądają jak łowickie pasiaki, jak szachownice. To są fantastyczne spotkania przyrody z działalnością człowieka. To jest coś takiego, co mnie szalenie fascynuje. Jeszcze jeden obraz, troszeczkę w innych kolorach i proszę Państwa, ten, który właśnie chyba najbardziej nawiązuje do tych miejsc, tym razem podłódzkich, gdzie ja się tam czasami włóczę i patrzę, jak te pola się tam przenikają, jak się pojawiają właśnie tu uprawy, tam jakieś nieużytki, gdzieś tam jakaś struga się pojawia obok łodzi, są tak zwane wzniesienia łódzkie. Fantastyczne tereny i tam można naprawdę spędzić sporo czasu obserwując wiele ciekawych rzeczy. Kończąc, proszę Państwa, ostatni slajd, który pokazuje te obrazy, o których mówiłem na wystawie w Domu Kultury Górna parę lat temu. Pokazuje to, żeby sobie wyobrazić mniej więcej jaka jest skala, jaka jest wielkość tych obrazów. Średnio to one mają 1,90 m i oscylują koło tych wymiarów. Mam nadzieję, że troszeczkę o pejzażu, który nie jest abstrakcyjny, a wygląda jak abstrakcja, opowiedziałem i parę rzeczy będą dla Państwa troszeczkę bardziej oczywiste. Dziękuję pięknie za uwagę.